Co oznaczał samotny wyjazd i brak obrączki? Jak aktorka w końcu skomentowała plotki o rozwodzie? Jako komentarz powiem, że wielu zastanawia się, czy relacja Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartka Wróblewskiego przechodzi poważny kryzys. Wierni fani od dłuższego czasu próbują zrozumieć, co dzieje się między znaną parą. Aktorka nareszcie odniosła się do sprawy i rozwiała wszelkie wątpliwości. Kożuchowska wyznała, co dzieje się w jej małżeństwie. Zaskoczyła fanów tym wyznaniem? Czy Wróblewski i Kożuchowska mają kryzys? Małgorzata wszystko ujawnia. Warto wspomnieć, że Bartek i Małgorzata są małżeństwem od 2008 roku. Wielu twierdzi, że taki staż związku wśród celebrytów to wręcz nieosiągalne marzenie. Nic więc dziwnego, że wraz z kolejnymi rocznicami zaczęły pojawiać się plotki, a część z nich została wywołana niczym innym, jak dziwnym zachowaniem zakochanych. Ostatecznie, po rozmowie z mediami, Małgorzata Kożuchowska ujawniła to i rozwiała wszelkie wątpliwości i na pytanie o oddzielne budowanie życia z Wróblewskim wprost wyznała: bzdura. Dementuje. Skoro o kryzysie nie ma mowy, aktorka i Wróblewski będą niedługo obchodzić 15. rocznicę ślubu. Aktorka nie zdradziła planów na rocznicę, ale zauważyła, że aktualnie jest w trakcie rodzinnych wakacji i ten wyjazd jest dla niej równie istotny. Dziękuję za zainteresowanie i troskę. Właśnie spędzamy szczęśliwie razem rodzinne wakacje. Dajcie nam odpoczywać w spokoju. Pozdrawiam, podsumowała wymianę uprzejmości. Dlaczego mówi się, że Małgorzata sama spowodowała te plotki? Zamieszanie powstało w mediach społecznościowych. Choć Kożuchowska widocznie nie przepada za publikowaniem szczegółów związanych ze swoim prywatnym życiem, w sierpniu 2021 roku zakochani udostępnili okolicznościowy wpis, w którym wyznali sobie miłość. Jak wtedy podkreślali, ich uczucie jest na dobre i złe. To dla internautów stanowiło potwierdzenie, że para jest szczęśliwa i może na siebie liczyć niezależnie od sytuacji. Plotki o rozstaniu ustały. Niestety, kilka miesięcy później coś pękło. W podcaście Moje Gniazdo aktorka wyznała, że z mężem miewała gorsze chwile. Jest moim mężem, ojcem mojego dziecka i to, co mogę powiedzieć, to była dobra decyzja. Jestem osobą wierzącą i dla mnie to też jest bardzo ważne, że ślubuję nie tylko przed tą moją miłością, drugim człowiekiem, lecz także przed Bogiem. I to mi daje duże poczucie pewności, że wszystko będzie dobrze, podkreślała w rozmowie. Okazuje się, że Kożuchowska sama dała fanom wiele powodów do plotek. Rok później w social mediach nie udostępniła rocznicowego zdjęcia. Na Instagramie gwiazdy pojawił się za to syn. Znów plotkowano, a fotoreporterzy zauważyli brak obrączki na palcu gwiazdy. Do tego Bartek nie pojawiał się na ważnych wydarzeniach, na przykład tymi związanymi z premierą produkcji Zouza, w której Małgorzata Kożuchowska grała pierwsze skrzypce. Czarę goryczy przelał samotny odpoczynek aktorki na Malediwach. Na szczęście wszystko, co złego działo się między zakochanymi, już za nimi, a to duża ulga dla osób, które od lat zachwycają się miłosną historią ulubionej gwiazdy i młodszego od niej o 9 lat męża Bartłomieja. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.